W oknie życia przy ulicy Chorzej w Warszawie siostry znalazły dziewczynkę, której nadały imię Zuzia. To już 18 niemowlę pozostawione w tym miejscu. Dziecko zgodnie z procedurami zostało przewiezione do Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. O szczegółach mówi siostra Anna Uberman ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. 5:30 już karetka zabrała Zuzię do szpitala. Przy Zuzi była karteczka, że urodziła się o godzinie 3 nad ranem, czyli dwugodzinne dziecko. 5:11 był sygnał, że coś się dzieje. Każde nasze dziecko jest bardzo zdrowe, nie było chorego dziecka w oknie życia, to jest ważna informacja również. Każde dziecko było bardzo zadbane, ubrane, również Zuzia. Każdego miesiąca w naszej kaplicy nasza wspólnota modli się za rodziców biologicznych, za rodziców adoptowanych i za te dzieci uratowane. Z ich okien życia w Polsce jest ponad 60, uratowanych zostało ponad 100 dzieci. Także to jest informacja, jak wielka jest potrzeba tych okien życia w naszym ojczyźnie.